Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Ostatnio wypowiadał się pan dużo na temat metod treningowych Tomasza Adamka. Nawet proponował pan w jednym z wywiadów, że jest w stanie pomóc poprawić mu siłę ciosu. Czy obóz Tomasza Adamka odzywał się do pana w tej sprawie? Nie odzywali się, ponieważ ja myślę, że to jest takie, że rywalizujemy w metodach, rywalizujemy jako szkoleniowcy, jesteśmy grupą nauczycieli. Ja jestem pedagogiem z wykształcenia, bo zawód trenera to zawód pedagogiczny. Ja przeszedłem nie tylko szkołę praktyczną pod okiem najwspanialszego trenera na świecie, bo nie ma żadnego rankingu, w którym trener Papa Sztam byłby przez kogokolwiek pokonany jako trener. To jest trener, który zdobył największą ilość medali olimpijskich, 7 złotych medali, 40 lat opiekował się kadrą narodową. Jest to profesor z najwyższymi tytułami i myślę, że tacy trenerzy mają prawo opiniować pewne rzeczy. Jeżeli ja mam doświadczenia i również jeszcze jako student i absolwent uczelni wychowania fizycznego Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, Wydział Trenerski, gdzie omawia się pewne metody szkoleniowe, bo trener po AWF-ie musi wiedzieć, jakimi metodami, jakie sposoby, jakie odżywienie, jaka higiena, jaka dieta. To wszystkie sprawy, które dotyczą wychowania, prowadzenia zawodnika. My musimy to zdawać jako studenci i otrzymać potem za to określone tytuły. Jestem magistrem wychowania fizycznego, mam tytuł trenera drugiej klasy po studiach i wiem, jak się przygotowuje zawodnika. I również praktykę, o czym wspomniałem, pod opieką. 13 lat w reprezentacji. Jako jedyny polski bokser mam 2 tytuły mistrza Igrzysk Olimpijskich. Mam 2 tytuły mistrza Europy. 8 razy byłem mistrzem Polski. To się nie wzięło tak sobie pstryk z rękawa. To jest lata ciężkiej pracy i doświadczeń popartych teraz wiedzą praktyczną. Praktyczna wiedza poparta wiedzą uczelni. Wiedzą teoretyczną. Jeżeli ja słyszę, że Tomkowi Adamkowi aplikuje się w trakcie przygotowań do bardzo ważnej walki kilometr dziennie pływania, to jest dokument, to nie przeze mnie wymyślone. W internecie jest taka informacja, że Tomek Adamek w swoim programie ma kilometr, 1000 metrów dziennie pływania w basenie. Wiemy, do czego służy basen, do czego służy woda. Woda służy do rehabilitacji, woda służy do rozluźnienia. Wodę stosuje się, pływanie stosuje się w treningach siłowych, kiedy jest duże natężenie siły, wtedy rozluźnia się zawodnika pływaniem, a mowy nie ma o tym, żeby stosować pływanie w momencie przygotowania, kiedy zawodnika już się szlifuje, kiedy już jest szybkość, koordynacja, gdzie mowy nie ma o tym, żeby ktoś wszedł do basenu, czy wszedł gdzieś sobie popływać. To było wprost zabronione w kadrze Papy Sztama. Ktoś, kto wchodził do morza w Cetniewie w trakcie przygotowań, groziło mu to nawet usunięciem ze zgrupowania. Także jak ja o czymś takim słyszę, to mam prawo się oburzać, że Tomek Adamek rozpływa się na temat metod amerykańskich szkoleniowców. Co zrobili amerykańscy szkoleniowcy z zawodnikiem wszechczasów na polskie warunki, Andrzejem Gołotą? Przecież wszyscy się nim zachwycali. Jak pojechał do Ameryki, to Luduwa, również Roger Bledworth, rozpływali się na temat Andrzeja Gołoty. Jakiż to talent, jak on się porusza, jakiż wspaniale zbudowany, jakie predyspozycje, jakie warunki. No w ogóle same ach. I co z niego zrobili? Przecież to są trenerzy, którzy mają za sobą pewne doświadczenia. I teraz będzie prawdopodobnie, ja nie chcę szyć czarnymi nićmi, ale jeżeli Tomek Adamek się nie otrząśnie, nie przypomni sobie o tym, kto go wychował, na jakiej szkole zdobył już, był mistrzem świata, jakie metody pozwoliły, żeby ten tytuł osiągnął i zdobył, jeżeli o tym sobie nie przypomni, to boję się, że może to być zatrzymanie kariery, bo walka z Kliczką to jest bardzo niebezpieczne wspinanie się. Powiedział o tym kiedyś Janusz Pindera, że Tomek pokonuje po kolei jakieś przeszkody, ale ma na drodze taką wieżę radziecką, którą powinien jeszcze omijać, bo jeszcze za wcześnie, jeszcze nie na tym etapie. I boję się, żeby ta wieża nie była początkiem końca kariery Tomasza Adamka. Jeżeli zacznie takimi metodami i będzie ślepo wierzył w to, co proponują mu trenerzy amerykańscy, a zapomni o tym, co doprowadziło go na najwyższe poziomy tej sztuki bokserskiej, no to
będę miał pewne wątpliwości, chociaż ciągle daję mu 60% szans w walce z Kliczko. Jeżeli przygotuje szybki lewy prosty, jeżeli poprawi troszkę siłę ciosów, a jest na to jeszcze czas. Ja sam mu powiedziałem, że młotek jest to końcowa faza treningu, treningu dynamicznego, treningu, który pomoże wzmocnić siłę ciosu, bo przy uderzeniu młotkiem, w momencie, kiedy młotek zderza się z przedmiotem, w który się uderza, trzeba zacisnąć pięść, żeby ten młotek nie wypadł. Każdy, kto wbija gwóźdź, wie o tym, że młotek trzeba zacisnąć. I te mięśnie na koniec zadania ciosu, one właśnie tak pracują. I to wymyślił Papa Sztam i poprawił siłę ciosu wielu zawodnikom. Ja sam po kontuzji 3-miesięcznej rehabilitacji po operacji kciuka prawej ręki przy złamaniu Beneta trenowałem właśnie tym młotkiem. Do tej pory mam ten młotek w domu i od czasu do czasu przypominam sobie, uderzając w jakiś tam pieniek na podwórku, bawiąc się. Po prostu jest to metoda, bo mówi się o tym, że u Tomka Adamka w jego programie treningowym, jak również na bazie, gdzie trenuje, jego baza treningowa, są opony, są jakieś maczugi. Oczywiście to jest wzmocnienie pasa barkowego, ale wzmacniamy całość, wzmacniamy obręcz barkową. Natomiast specjalistycznie uderzenie, tu gdzie jest koniec tego zadania, tego ciosu, tam gdzie ten cios się kończy, gdzie on dochodzi i powoduje takie efekty, takie zmiany w organizmie, jak widzieliśmy, co się z Solisem stało, jak otarł się prawy cios Kliczki o jego czoło, nie uderzył go dokładnie, a co by było, gdyby go trafił dokładnie w tym momencie, kiedy ta pięść się zacisnęła. I to proponuje. Tomek Adamek wypowiadał się 3 miesiące chyba wstecz w internecie, też to jest dokument na tę wypowiedź, że już to usłyszał, wyczytał, wiedział, co ja mu radzę i co zrobił przez te 3 miesiące. Widzieliśmy w walce ostatniej jego, przeciwnik opuścił ręce i szedł za nim i nie robił sobie nic z tego, że za chwilę może otrzymać cios. Te ciosy nie robiły wrażenia, to znaczy, że te ciosy nie zostały wzmocnione, że on tego ciosu nie poprawił. Jeszcze ma 5 miesięcy, jestem przekonany, że jest to odpowiedni czas na to, żeby jeszcze tę siłę ciosu poprawić. Jeżeli solidnie się weźmie do pracy i 2 razy dziennie przez 30 minut, to jest taka recepta, ja mogę mu to na kartce napisać, 2 razy dziennie po 30 minut, jeżeli będzie zadawał te uderzenia w pieniek, tym młotkiem, w zależności od tego, jak on się czuje, czy to może być 3-kilogramowy, czy 2-kilogramowy młotek, niech sobie dobierze młotek, który będzie mu pozwalał przez 30 minut tym młotkiem uderzać w jakiś przedmiot, pieniek. Najlepiej byłoby to w pieniek taki umocowany gdzieś tam, tak jak są te jakieś tam opony zamocowane w coś, gdzie zadaje te uderzenia maczugom. Niech nad tym popracuje. Sam się przekona już po miesiącu, jak będzie staczał sparingi, że przeciwnicy zwrócą uwagę na to, że jego ciosy są silniejsze. Dziękuję. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest.